Znany jest już program 6. Śląskiego Festiwalu Nauki, który od kilku lat odbywa się w Katowicach. Z biegiem lat ta popularno-naukowa impreza zyskuje na rozgłosie, a w tym roku swoją wyjątkowość zawdzięcza wielu nowościom. I choć do rozpoczęcia festiwalu jeszcze kilka tygodni, wyczekiwaną już dziś atrakcją jest Strefa Węgla. Sztukę węgla tworzyli najwięksi artyści, ale również amatorzy, w tym również górnicy, ludzie pozostający bardzo blisko tego materiału i o tę jego materialność, haptyczność, dotykalność, to w jakiej relacji z węglem pozostawali i pozostają ludzie, którzy tworzą tutaj szczególnie tę naszą polską odmianę, nie tyle śląską, polską odmianę coal culture, czyli kultury węgla, będziemy chcieli zapytywać. Bo festiwal, który dziś przybiera już skalę wielkiego wydarzenia naukowego, to doskonała okazja, by pytać o wszystko. Stanowi przestrzeń przede wszystkim dla młodych ludzi, którzy powinni mieć poczucie, że nauka to nie tylko to, co odbywa się w murach uczelni w całym regionie. Dlatego podczas trzech festiwalowych dni sale wykładowe wyprowadzone zostaną do ludzi, szczególnie tych młodych. W tym roku chcemy bardziej aktywnie do nich podejść i zaproponować im z jednej strony taki program Młodzi dla przyszłości, Młodzi dla nauki, w których zaprosimy zespoły naukowe z średnich szkół, ze szkół podstawowych, które czy w ramach kół naukowych, czy indywidualnie, czy spontanicznie, czy pod kierunkiem swoich nauczycieli, próbują się mierzyć z pierwszymi problemami naukowymi. Chcemy ich pokazać. I to kolejna z nowości 6. Śląskiego Festiwalu Nauki. Całe wydarzenie swoją nietuzinkowość w tym roku zawdzięcza również faktowi, że odbędzie się w duchu przygotowań Katowic do pełnienia funkcji Europejskiego Miasta Nauki w 2024 roku. Dlatego władze województwa szeroko wspierają festiwal. Oficjalnie wspieramy Uniwersytet Śląski, w tym roku to jest kwota 500 tysięcy złotych, ale myślę, że jak tak roku do roku zbierzemy sobie te kwoty, to się robią z tego milionowe kwoty. Ale co więcej, przede wszystkim jest to, myślę, nawet to nie jest festiwal, tylko to jest chyba miejsce, które pokazuje, jak Śląsk się zmienia, jak bardzo my zmieniamy naszą rzeczywistość. Inauguracja 6. Śląskiego Festiwalu Nauki odbędzie się 3 grudnia w Planetarium Śląskim. W tym roku impreza wraca do Międzynarodowego Centrum Kongresowego w Katowicach i potrwa do 5 grudnia włącznie.